Jeżeli szukacie szybkiego treningu na całe ciało, bardzo dobrze trafiliście. Paula Laska, siłaczka, zapraszam na wspólny trening. Zaczynamy od biegu w miejscu. Mocno napięty brzuch. I pracujemy. Głęboki wdech, wydech ustami. Przygotujcie sobie butelkę wody, załóżcie wygodny strój i startujemy. 14 sekund. Ramiona pracują. I niemalże bezgłośnie truchtasz w miejscu. Uwaga, uwaga. Przejdź do pajacyków. Głęboki wdech nosem, wydech ustami. I pracujemy. Krótki trening, około 20 minut. Trening na całe ciało. Także przed nami każda partia mięśniowa. Troszkę się rozruszamy. Zwłaszcza, że przez jakiś czas nie nagrywałam na kanał i zamierzam wrócić. Uwaga, uwaga. Przeskoki z nogi na nogę. Trzymaj się. Bardzo dobrze. Musimy odrobinę podnieść tętno. Serce musi przyspieszyć. Musimy podnieść temperaturę ciała. Rozgrzewamy się i przygotowujemy do naprawdę wspaniałego skondensowanego treningu, który bez problemu wykonasz w domu. Uwaga, uwaga. Wdech i wydech. Pajace. Super. Trzymaj się na początek intensywniej, bardziej wydolnościowo. Lecimy, lecimy. Jeszcze. W każdej chwili możesz zwolnić, złapać oddech. Uwaga, 10 sekund. Grzywa leci mi do oczu. Uwaga, uwaga. I biegniemy szybciutko w miejscu, szybciutko, szybciutko. Uderzamy mocno w podłogę. Całe ciało się trzęsie, ramiona pomagają. I tutaj szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Bardzo dobrze. Połowa za nami. Jeszcze przyspiesz. Wdech nosem. Wydech ustami. Ostatnie 9. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pracujemy, pracujemy. Super. Marsz. Napij się łyka wody. Przed nami było. Poleciało. To nic. Przed nami jeszcze 16 sekund. Przechodzimy do przysiadu. I góra. Wypchnięcie bioder do przodu i jeszcze mocniejsze napięcie mięśni. Cały czas maszeruj. Odpoczywaj. Uwaga, uwaga. Mocno napięty brzuch. Proste plecy i lecimy. Dół. Góra z wydechem. Dół. Świetnie. Nie spiesz się. Mamy czas. Jeszcze. Dół. Góra. Dół. Górę. Dół. Uwaga, przed nami 30 sekund pulsów. Zostajemy dół. Nisko na nogach i pulsujemy. Tu jest ogień. Ogień w nogach, ogień w pupie. I dawaj, dawaj. Do samego końca. Spokojny, głęboki wdech. I wydech ustami. Nogi płoną. To fakt. Dawaj, dawaj. 5 sekund. Wytrzymamy. Uwaga. Luz, rozluźnij. Przed nami przysiady sumo. Nogi szeroko. Stopy na zewnątrz. Mocno napięty brzuch. Będziemy schodzić do dołu. I góra. Dopięcie mięśni pośladkowych w górze. Tymczasem 16 sekund. Jeszcze pomaszeruj. Wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Uwaga, uwaga. 4 sekundy. Przygotujmy się. Zbieramy siłę, lecimy dół. Góra. Dół. Świetnie. Trzeba się po prostu wbić w ten rytm treningowy na nowo. Dół. Góra. Dół. Góra. Bardzo ładnie. Schodzimy nisko na nogach. Mocno napięty brzuch.
6 sekund. Trzymaj się. Bo przed nami puls. O, ja już to czuję. Czuję ten ogień. Powiem Wam, że... wow. Nogi płoną. Uda płoną, pupa płonie. Pracujemy. 15 sekund. Jeszcze. Trzymaj się, trzymaj się. Pompujemy. Do samego końca. 6 sekund. Wytrzymamy. 3. Uwaga. Luz. Rozluźniamy. Uwaga, uwaga. Przed nami wznos nogi do boku. Ręce oprzyj na biodrach. Noga, na której stoi, już delikatnie ugięta. I uwaga, palce na siebie. I będziemy unosić nogę do góry. I powolutku noga wraca do dołu. Pamiętaj, aby noga nie opadała sama, tylko siłą mięśni ten ruch kierujesz. Uwaga, 8 sekund niecałe. I startujemy. 30 sekund pracy. Później 30 sekund pulsu. Uwaga. Góra. Dół. Bardzo ładnie. Góra. Dół. Trzymaj się mocno. Trzymaj się dzielnie. Naprawdę damy sobie radę. Góra. Dół. Góra. Dół. Uwaga. 4 sekundy. Zostaniemy w górze. I będziemy pulsować. Zadzierać nogę jeszcze wyżej i wyżej. Jeżeli potrzebujesz, możesz się czegoś podeprzeć. Tutaj mocne mięśnie brzucha odpowiadają za wyprostowaną pionową sylwetkę, którą trzymasz i mocno pracuje pośladek. Dźwiga tutaj nogę i niewielki ruch. Góra, góra. Trzymaj się 4 sekundy. Bardzo dobrze Ci idzie. Nie odpuszczaj na samą końcóweczkę. Uwaga, odpoczniemy. 30 sekund i zmienimy stronę. Łyk wody. Powiem Wam, że taki rozruch po kilkumiesięcznej przerwie na kanale jest dla mnie niemałym wyzwaniem. Już dawno nie gadałam do Was, ale czas naprawdę wrócić. Wziąć się na poważnie za tego YouTube'a. Uwaga, uwaga. Zmiana nogi 2 sekundy. Góra, dół. To też nie jest tak, że nic się nie działo. Ostatnio przyjęłam kilka dziewczyn w ramach współpracy. Testują mój program treningowy. Wykonujemy treningi w domu. Trwają one właśnie około 20 minut. O, góra, dół. Mocno napięty brzuch. Pamiętaj, żebyś tutaj się nie chwiała. I tak sobie już pracujemy drugi tydzień. Góra, dół. Góra, dół. Góra. Zostań góra. I zadzieramy nogę jeszcze wyżej i wyżej. Tutaj ten pulsik. Mocno napięta noga. Długa. Wyprostowana noga, na której jesteś delikatnie ugięta w kolanie. I pracujemy. O, lecę. Unosimy nogę jeszcze wyżej i wyżej. Wdech nosem. I wydech ustami. Bardzo ładnie. Zaraz przejdziemy na matę. Co wcale nie znaczy, że będzie lżej. Uwaga, rozluźniamy. Uwaga, przejdź do leżenia tyłem. Nogi na szerokość bioder. Uwaga, uwaga, będziemy unosiły biodra do góry. I tutaj będzie zabójcza sekwencja, także przygotuj się mentalnie na to, że pośladki Ci zapłoną. Będziemy unosiły biodra do góry, do dołu. Pamiętaj o mocno napiętym brzuchu, w górze jeszcze mocniej dopinasz pośladki. Uwaga, uwaga, jeszcze chwila. Lecimy. W górze zatrzymaj. Jeszcze mocniej dociśnij mięśnie. Bardzo ładnie. Jeszcze. W górze z wydechem. Pośladki są na maksa napięte. Tutaj pupa jest angażowana. Bardzo ładnie. I skup się na tych mięśniach. Postaraj się je wyizolować. I lecimy mocno w górze. Dociskamy. Zostań góra. Zadzieramy jeszcze wyżej i wyżej. Trzymaj się ładnie. Super. Pulsujemy. Jeszcze wyżej i wyżej. Cały czas napięte pośladki. I wytrzymaj. Napięty brzuch. Spokojny, głęboki wdech. Wydech ustami. Rewelacyjnie. Jeszcze.
Trzymaj się. Jest super. Jeszcze, jeszcze. Zostań góra, tylko zatrzymanie. Mocno napięte pośladki. I zostajemy w górze. Super. Możesz sobie zamknąć oczy i naprawdę skupić się tutaj na tych pośladkach. Jak one są pięknie napięte. Sprawdź palcem, czy mięsień trzyma. Głęboki wdech. I wydech. Świetnie. Trzymamy. Jeszcze. Rozluźnij, łyk wody. Bardzo dobrze idzie. Przed nami praca w podporach. Nie mogłoby tego zabraknąć, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja uwielbiam pracować w podporach i zawsze moje treningi są wypełnione podporami, nie może ich zabraknąć. Jest to kluczowe ćwiczenie. Pięknie angażuj całe ciało. Zacznijmy od podporu na prostych rękach. Pamiętaj, aby znaleźć punkt, w którym ciało jest najbardziej napięte. Napięty brzuch, ramiona pracują, plecy pracują, napięte nogi i pośladki. Nie zadzieraj bioder zbyt wysoko, nie opuszczaj zbyt nisko. Znajdź ten punkt, w którym naprawdę najbardziej pracuje Twój brzuch. I tutaj wytrzymaj 13 sekund. Głęboki wdech i wydech ustami. Bardzo ładnie, trzymaj się. Jeszcze. Super, 30 sekund odpoczynku. Przejdziemy do podporu na przedramionach. 30 sekund pracy. Jeszcze chwila dla nas. Napijemy się wody. 13 sekund. Ramiona przygotuj. Tutaj bardzo ładnie pracują. Pracują plecy. Świetnie. 4 sekundy. Już się, a na przedramionach. Ja już się szykuję tutaj na... Uwaga, znowu wysoki podpór, a tu przedramiona. I ta sama sytuacja. Szukasz miejsca, w którym ciało jest najbardziej napięte. I trzymasz. Jeszcze. Wdech. I wydech ustami. Bardzo dobrze. Trzymaj, trzymaj. Mocno napięty brzuch. Napięte pośladki. Całe ciało się trzęsie. Wow. Luzik. Rozluźniamy. Bardzo dobrze. I uwaga. Przejdziemy sobie do pompek. Jeżeli, no, jeżeli chcesz i potrafisz, możesz robić klasyczne pompki. Ja akurat pójdę w damskie. Uwaga. Łokietki na zewnątrz. Nogi jedna na drugą złożone. I uwaga, będziemy opuszczały ciało, klatkę piersiową do maty. I wracamy. 30 sekund pracy. Przygotujcie się. Uwaga, lecimy. Jak najniżej. Z wydechem góra. Bardzo ładnie. I pracujemy. Powtórzenie za powtórzeniem. Lecimy. Trzymaj się. Jeszcze. Z wydechem góra. Mocne ramiona. Mam nadzieję, że poczułaś, że weszło. Wrócimy do leżenia tyłem. Uwaga. Przed nami sedna brzuchy. Klasyczne spięcia. Ręce za głowę. Tutaj sobie to przestawię. 16 sekund. Ręce za głowę. I odrywamy łopatki od maty. Pamiętaj, aby odcinek lędźwiowy mocno docisnąć do maty. Uwaga, uwaga. Nie ciągnij głowy rękami. Lecimy. Z wydechem góra. Bardzo ładnie. W górze zatrzymujemy. I jeszcze mocniej napinamy mięśnie. Super. 30 sekund. Jeszcze. Z wydechem. W górze. Pamiętaj, żeby odcinek lędźwiowy był przyklejony do maty. Łokcie szeroko. Nie zamykamy, nie ciągniemy. Uwaga, zostajemy góra. Ręce wzdłuż ciała. I pulsujemy. Tak jakbyś chciała sięgnąć kostek. Zauważ, że broda nie jest przyklejona do klatki piersiowej, tylko tu jest przestrzeń. I patrzysz się w łączenie ściany i sufitu. Ja tak zawsze robię. Z wydechem jeszcze górę. Wydech.
patrzymy się. Super. Uwaga. Wyciągamy ręce, wyciągamy nogi. Głęboki wdech. Wydech ustami, wdech. Wydech ustami. Ostatni. I wydech. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I porolujemy się raz na jedną, raz na drugą stronę. Masujemy nasz kręgosłup bardzo przyjemnie, bardzo delikatnie. Super. Jeszcze chwila. Przyciągnij prawą nogę do klatki, lewa luźno na macie. I jeszcze rozciągnij. Wdech nosem. I wydech ustami. Zmieniamy stronę. Wdech nosem. I wydech. Wdech. I wydech. Świetnie, wstajemy. Kołyską, słuchajcie, chciałam Wam bardzo serdecznie pogratulować dzisiejszego treningu. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Sprawdźcie koniecznie inne filmy, inne treningi na kanale. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.